Lato sprzyja infekcjom intymnym, dlatego że częściej się kąpiemy, częściej korzystamy z wolnego powietrza. No, również wysokie temperatury są tym czynnikiem, które zwiększają szanse infekcji. No a przede wszystkim więcej i częściej. Uprawiamy seks. To jest jeden z elementów, powiedziałbym, podstawowych letnich. Ale trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że oprócz uczuć wymieniamy wtedy florę bakteryjną. Najbardziej sprzyjają infekcjom sytuacje, kiedy kąpiemy się, korzystamy z niezbyt czystych zbiorników wodnych, korzystanie ze wspólnych pieszcznic, łazienek wspólnych, co często się zdarza na biwakach, też jest czynnikiem podnoszącym ryzyko infekcji. Zastosowanie Pewnych higienicznych zabiegów jest bardzo korzystne, szczególnie latem. Ale z drugiej strony przesadna higiena, która związana jest na przykład z przepukiwaniem pochwy, jest niekorzystna. W sytuacjach takich, kiedy mamy objawy infekcji, niewątpliwie warto szukać pomocy. No, tą pomoc można znaleźć w aptekach, dlatego że są dostępne środki bez recepty, które mają działanie powiedziałbym, ogólne, takie, które powoduje Oddzielanie na wszelkiego typu bakterie i grzyby. Takim preparatem są substancje zawierające chlorek dekwalinowy, takim preparatem będą również preparaty probiotyczne. Ale trzeba pamiętać o tym, że jeżeli taka substancja nam nie pomoże, to zostaje nam niestety prosta droga do lekarza.